Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Faktów Milickich. Radni na sesji 23 lutego przychylili się do projektu burmistrza Piotra Lecha w ramach tzw. reformy oświaty, aby dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe i 2 gimnazja przekształcić w 8-letnie podstawówki. Natomiast gimnazjum w Słowie w myśl uchwały burmistrza zostanie włączone do tamtejszej szkoły podstawowej. Na decyzję tą miał wpływ wynik szerokich konsultacji społecznych, debat, spotkań i ankiet. Drugą ważną uchwałą było przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łąki. Mam wrażenie, a nawet przekonanie graniczące z pewnością, że jesteśmy dość wyjątkową gminą, dlatego że uchwała w sprawie dużych zmian w oświacie, czyli ustalenia nowej sieci szkolnej, przeszła w sposób bardzo spokojny, bardzo zrównoważony, bez zbędnych emocji, bez chaosu. I tu wdzięczny jestem Radzie za to, że merytorycznie większość prowadziła debatę na temat szkół. My tę debatę prowadziliśmy od października, spotykając się z nauczycielami, z rodzicami, z dyrekcją, ze związkami zawodowymi i oczekując i wsłuchując się w te głosy, próbowaliśmy zdiagnozować te sytuacje i wybadać, jaka jest opinia mieszkańców. Na koniec organizowaliśmy ankietę skierowaną do rodziców. Wszystko to razem spowodowało, że przedłożony przez burmistrza projekt uchwały uzyskał prawie jednogłośną aprobatę. Nigdy nie jest tak, że wszyscy będą zadowoleni i w tym przypadku będzie podobnie, ale mam wrażenie, że zdecydowana większość oczekiwała takich decyzji, jak je Rada na ostatniej sesji podjęła. Ponad 5 milionów złotych dofinansowania otrzyma gmina Milicz na budowę nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu. To największa inwestycja edukacyjna i sportowa w ostatnich latach. Rozwiąże w całości palący problem odpowiedniej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Czy wie Pan o tym, że gmina Milicz dostała 5 milionów dofinansowania na budowę nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu? Tak, wiadomo już od kilku dni, bo dość głośno się zrobiło w naszej prasie lokalnej, a również drogą pantoflową dotarły do mnie wiadomości takie, chociaż ja już wiedziałem o tym wcześniej, dlatego że ta budowa już była planowana od kilku lat, a tak naprawdę sfinalizowana została dopiero teraz. Cieszymy się z tego bardzo, dlatego że troszeczkę nam to rozwiąże tą bazę sportową na terenie szkoły. Czy wiesz, że przy Szkole Podstawowej nr 2 powstanie nowa hala sportowa? Tak, wiem, słyszałam. I co o tym myślisz? Fajny pomysł? Wydaje mi się, że fajny, bo ta szkoła już jest trochę stara, ta hala, i by można było ją odremontować, więc wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł. Trafna. Może wszystko, co zmierza do poprawy jakości, jakiejś bardziej usportowienia młodzieży i dzieci w naszym terenie, jest jak najbardziej okej. Czy wie Pan, że gmina Milicz dostała dofinansowanie 5 milionów złotych na budowę nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu? Tak, zdążyłem. Przy ostatniej głosie Milicza czytałem w zasadzie o tym, także wiem o tym, że będzie budowana nowa sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu. Co Pan sądzi o tej inwestycji? No, myślę, że raczej nie będzie to inwestycja zmarnowana, bo tam rzeczywiście w tej szkole bardzo dużo dzieci się uczy i tak dalej. A to, co dla dzieci się robi, to myślę, że to jest wszystko, które później się będzie zwracało w dalszej perspektywie czasu. Także jest moje takie krótkie podsumowanie. Dzięki inwestycji powstanie obiekt spełniający najwyższe standardy nowoczesnych rozwiązań energetycznych, przyczyniających się bezpośrednio do zwiększenia efektywności energetycznej i tym samym do zmniejszenia rocznego zużycia energii. Pomysł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 sięga 2008 roku, kiedy to rozpoczęto opracowywanie pierwszych dokumentacji projektowych i uzyskano pozwolenie na budowę dokładnie w 2010 roku. Niestety wskutek niezrealizowania tego projektu pozwolenie na budowę w 2013 roku wygasło i pomysł upadł.
W ubiegłym roku wspólnie postanowiliśmy zaktualizować tą dokumentację wcześniejszą i przystąpić do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski na inwestycje związane demonstracyjne, związane z obiektami o podwyższonych parametrach energetycznych. Dokumentacja została opracowana na nowo i uzyskaliśmy w październiku ubiegłego roku. Zaktualizowaliśmy pozwolenie na budowę. Tak naprawdę uzyskaliśmy je ponownie i przystąpiliśmy do konkursu, tak jak wcześniej powiedziałem, organizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Niespełna tydzień temu dowiedzieliśmy się, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 5 300 000 zł. Przy całkowitej wartości projektu około 7 800 000. Jeśli chodzi o samą salę, będzie to obiekt, który posiada parametry wewnętrzne 40 metrów na 20, czyli będzie posiadał pełnowymiarowe boisko do koszykówki, do siatkówki oraz treningowe boisko do piłki ręcznej. Obiekt jest przystosowany do tego, aby mogły z niego korzystać trzy grupy. Sama sala może być w trakcie zajęć podzielona na trzy części, niezależne od siebie, a zaplecze sanitarno-szatniowe również posiada trzy szatnie dla chłopców oraz trzy szatnie dla dziewcząt. Budynek dzięki odpowiedniemu dociepleniu posiada bardzo niskie zapotrzebowanie na energię. A to oznacza, że w przyszłości też będzie on tańszy w użytkowaniu w porównaniu z innymi podobnymi obiektami. Będzie również posiadał system zarządzania energią, który dodatkowo jeszcze będzie optymalizował zużycie energii w obiekcie. Bardzo mnie ucieszyła informacja o tym, że gminie Milicz udało się pozyskać dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2. Problem bazy sportowej i sal gimnastycznych w szkole trwa bardzo długo. Ja od początku swojej kadencji zabiegam o to, aby powstała nowa sala. Tym bardziej, że przed 10 laty ilość godzin WF-u w każdej klasie była mniejsza. W tej chwili są to 4 godziny i wiem, że nowa ramówka również zakłada 4 godziny. W edukacji wczesnoszkolnej to są 3 godziny, czyli w momencie, kiedy mamy w szkole 45 oddziałów, policzymy te wszystkie godziny WF-u, odliczymy nawet basen, bo uczniowie korzystają z basenu, to dalej na salę gimnastyczną średnio wchodzą 3-4 klasy. Obecnie szkoła posiada salę gimnastyczną o wielkości 24 metrów na 12. Do tego dochodzi bardzo mała sala, nie za wysoka, o wymiarach 15 na 7 metrów. Korzystamy również, wykorzystujemy łącznik do zajęć sportowych. Basen w dużym stopniu rozwiązał problem bazy sportowej, ale jeszcze nie do końca. Sala gimnastyczna przy szkole, w której zaplanowano 6 nowych szatni z natryskami, z zapleczem sanitarnym, zaplanowano magazyn, rozwiąże na pewno problemy ciasnoty obecnie na naszych salach i w szatniach. W tej chwili mamy do dyspozycji tak naprawdę 4 szatnie, 2 męskie, 2 żeńskie. Z jednego magazynu zrobiliśmy szatnię, żeby ją wykorzystywać, ale w momencie, kiedy na WF, tak, zgłaszają się 4 klasy czy 3 klasy, to te szatnie są niewystarczające. Zdarza się, że uczniowie przebierają się w klasie i idą już w strojach sportowych na salę gimnastyczną.
22 lutego odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Piotra Lecha z mieszkańcami wsi, tym razem w Słącznie. Obecna była sołtys Jadwiga Janczura i radny powiatowy Marcin Goczling. Rozmowa dotyczyła dróg, chodników, stawów w centrum miejscowości, oświetlenia, komunikacji, odpadów i wody. Zebranie wiejskie w Słącznie jest jednym z wielu spotkań burmistrza, pracowników urzędu z mieszkańcami wsi, mieszkańcami gminy. To akurat było wyjątkowe ze względu na bardzo wysoką frekwencję oraz też duże zaangażowanie mieszkańców w rozmowę, w dyskusję, wymianę poglądów. Kilka spraw zgłoszono, które załatwiamy od ręki, typu oświetlenie, doświetlenie ulic, awaria wody, wyrównanie drogi, ale także drenaż miejsc zalewanych. Kilka ma rangę dużo większą, bo i dużo większy zakres, typu droga, chodnik, ogrodzenie, które przeszkadza mieszkańcom i one muszą trochę potrwać. Jedno z dużych zadań to remont i wyczyszczenie stawu. Są ich w sumie trzy, ale po kolei te stawy są dumą Słączna i takim znakiem charakterystycznym, rozpoznawalnym tej miejscowości i stopniowo po kolei będziemy je czyścić, będziemy je remontować tak, aby te stawy były nadal wizytówką Słączna, a nie wstydem, a nie miejscem, od którego się będą mieszkańcy i przyjezdni odwracać. Stopniowo po kolei wszystkie te zgłoszone sprawy rozpatrujemy, rozważamy i te, które dają się załatwić już doraźnie, szybko, od ręki, załatwiamy. Mocno powiało w naszej gminie. 20 i 24 lutego nad Polską przeszedł front atmosferyczny, którego efektem były silne wiatry. W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych w ubiegłym tygodniu, w dniach 23-24 lutego bieżącego roku, na terenie gminy mieliśmy do czynienia z dosyć silnym wiatrem, który spowodował nieznaczne szkody w drzewostanie. Na terenie gminy odnotowaliśmy około 20 wyjazdów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Co za tym idzie, interwencje skupiały się głównie na wycięciu powalonych drzew, tudzież podcięciu konarów zagrażających ruchowi drogowemu i budynkom na terenie gminy. Dodatkowo w wyniku roztopów i podwyższonej temperatury doszło do podniesienia się stanów wód na terenie naszej gminy, głównie w rzece Barycz oraz w jej dopływach. Najtrudniejszą sytuację mieliśmy na terenie miejscowości Pracze, Gądkowice, Sulimierz oraz Bartniki. Strażacy wypompowywali wodę z posesji mieszkalnych oraz starali się tą wodę skierować do rowów melioracyjnych. Oprócz tych miejscowości, które wymieniłem, jeszcze podobną sytuację mieliśmy w miejscowości Pienkocin, gdzie również strażacy musieli interweniować w wyniku spływania wód roztopowych. Chciałem w tym miejscu zaapelować do rolników, głównie do mieszkańców naszej gminy, aby nie zapominali o tym, aby dokonywać naprawy czy zgłoszeń do spółki wodnej, systemów melioracyjnych i rowów, z tego względu, iż one tylko i wyłącznie pomagają, a nie szkodzą, a woda, która pojawia się w wyniku roztopów, będzie szybciej spływać i na pewno sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, nie będzie się powtarzać albo nie będzie się powtarzać w tak drastycznym, tak mocnym stanie. Na chwilę obecną sytuacja już jest opanowana, woda w Baryczy cały czas opada i w jej dopływach i w związku z tym sytuacja również na terenie gminy się poprawia. Istnieje spora szansa na otrzymanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację w gminie Milicz.
Gmina Milicz od czerwca tamtego roku przeprowadza procesy rewitalizacyjne w mieście, a właściwie przygotowuje się do nich. Jesteśmy już po pierwszym etapie, który polegał na przygotowaniu lokalnego programu rewitalizacji gminy Milicz na lata 2016-2023. W programie tym ujęliśmy szereg projektów, które chcielibyśmy zrealizować ze środków zewnętrznych i które służyłyby właśnie ogólnopojętej rewitalizacji miasta. W tym momencie przygotowujemy duży projekt do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i projekt ten polegać będzie na rewitalizacji podwórek miejskich. Wytypowaliśmy 4 podwórka w centrum miasta, które obecnie są najbardziej zdegradowane. Są to podwórka przy ulicy Wrocławskiej, przy ulicy Wałowej, przy ulicy Polskiej oraz podwórko między ulicami Gancarska i Lwowska. Obecnie przygotowujemy koncepcję funkcjonalną, przestrzenną, wspólnie z mieszkańcami konsultujemy różne rozwiązania, które na tych podwórkach mogłyby mieć miejsce. Konsultujemy miejsca parkingowe, konsultujemy ewentualne place zabaw czy tereny zielone. I taka koncepcja być podstawą do złożenia takiego dużego wniosku właśnie do dofinansowania unijnego. Do połowy kwietnia mieszkańcy gminy będą ankietowani w temacie sposobu ogrzewania swoich nieruchomości. Celem jest rozeznanie, ile domów jest ogrzewanych przez szkodzące środowisku piece. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o środki unijne, by dofinansować zmianę starych pieców na nowoczesne i ekologiczne. Gmina Milicz przygotowuje się do stworzenia programu, w którym będzie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W związku z tym od 15 lutego do 15 kwietnia ankieterzy na terenie gminy przeprowadzają ankietę informacyjną dotyczącą źródeł ciepła z podstawowymi informacjami na ten temat. Te dane, które uzyskają z tych ankiet, zostaną zebrane, przeanalizowane. Następnie na podstawie zapotrzebowania, które wyniknie z tych informacji, zostanie stworzony program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcieliby wymienić źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Szczegółów na razie nie ma, ponieważ kompletnie nie jesteśmy w stanie na razie oszacować problemu, jaki jest na terenie naszej gminy. Nie znamy skali zapotrzebowania, nie wiemy, czym mieszkańcy tak naprawdę ogrzewają swój dom. Będzie to dopiero wiadomo, jak wszystkie ankiety wrócą. Wielka prośba do mieszkańców, aby udzielali odpowiedzi, aby się włączyli w tą ankietyzację. Mamy nadzieję, że uda nam się uruchomić program, który pozwoli wymienić piece przestarzałe, nieefektywne, bardzo często niebezpieczne, przede wszystkim dla samych użytkowników. No i jakby będziemy informować o przebiegu całej akcji, kampanii. Na dzień dzisiejszy bardzo prosimy o udzielanie informacji. Będą one dla nas bardzo cenne. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne fakty milickie już wkrótce.